dobry, Barbara Szeligowska. Witam w programie Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Dzisiaj porozmawiamy o największej spółdzielni mieszkaniowej w Wałbrzychu, czyli o Podzamczu, a gościem naszym jest Tadeusz Choczaj, prezes spółdzielni mieszkaniowej Podzamcze. Witam pana serdecznie, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Spółdzielczość to taką się wydaje dość archaiczną formą użytkowania nieruchomości, ale jednak raczej nie ma takich projektów, żeby ze spółdzielczości zrezygnować. Czy coś panu wiadomo, czy może się szykują jakieś zmiany, jeśli chodzi o spółdzielczość i o zasady takiego właśnie działania? Użyła pani sformułowania archaiczna forma, no bo tak, prawda? Tak by się tak mogło się, wydawać, takie, prawda? Takie są niektóre opinie na ten temat. Ja chcę pani powiedzieć i państwu o tym, że spółdzielczość mieszkaniowa na przykład ma już 125 lat. No właśnie. A więc ma pewną historię. Ale dobrze swoją, się trzyma, tak? Z tego wynika. Ale znakomita część zasobów mieszkaniowych w Polsce jest ujęta w spółdzielniach mieszkaniowych. Natomiast wspomniała pani również o tym, że toczą się pewne prace nad spółdzielczością mieszkaniową, pewne projekty, które funkcjonują w Sejmie. Rzeczywiście, w Sejmie naszym są projekty dotyczące spółdzielni mieszkaniowych. Obowiązuje nas w tej chwili ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, w oparciu o którą my jako spółdzielnie działamy. W Sejmie jest kilka projektów dotyczących nie tylko spółdzielczości mieszkaniowej, czy spółdzielni mieszkaniowych, ale również spółdzielczości jako takiej. Powołana została nadzwyczajna komisja sejmowa, która nad tymi projektami pracuje. A czy pana zdaniem konieczne są jakieś zmiany? Czy to funkcjonuje tak, pani, jak trzeba i lepiej nie ruszać? Tak, każdy przepis ma to do siebie, że jak zmieniają się czasy, zmienia się otoczenie, to pewne korekty powinny być trzeba dokonane. Trzeba dostosować, żeby dostosować do życia. To do życia, i do współczesnych aktualnych czasów. Tak. Czasów. I ja nie uważam, że pewnych korekt nie należy dokonać w naszej ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, czy ogólnie rzecz biorąc o spółdzielczości. Natomiast no niektóre zapisy, nie będziemy w tej chwili mówić o szczegółowo o tych zapisach, prawda, ale no niektóre zapisy idą bardzo w zupełnie odwrotnym kierunku niż to obowiązuje obecnie. Ja chcę powiedzieć jednak taką rzecz. Ta komisja nadzwyczajna, o której wspomniałem, funkcjonuje już od 2 lat. Blisko 2 lata już funkcjonuje. Czyli wygląda na to, że to jeszcze trochę potrwa. To jeszcze trochę potrwa. Bo się toczą dyskusje z tego, zapewne. Jaką mamy informację, jak uzyskujemy informacje na ten temat, to wiemy, że ta komisja nadzwyczajna jak gdyby kończyła pracę nad projektem ustawy o spółdzielczości ogólnie. Prawda? Natomiast a jeszcze ma w zapasie jeszcze spółdzielnia mieszkaniowa. O spółdzielniach mieszkaniowych. Z naszych analiz czasowych, że tak powiem, wynika, że raczej ta komisja, ta kadencja Sejmu, która kończy się, jak pani wie i państwo wiecie, jesienią tego roku, ta nadzwyczajna komisja chyba nie zdąży dopracować czy przedyskutować wszystkich projektów ustaw. Czyli to nie musimy sobie tym głowy zaprzątać? W tej chwili chyba jeszcze za wcześnie, bo po pierwsze nie znamy tych ostatecznych rozwiązań, a po drugie ja się obawiam, że nowa kadencja Sejmu, jeżeli ta komisja nadzwyczajna nie zakończy tego, będzie zmuszona powrócić do tych prac, no, bo taka jest zasada. Zanim prawda? Się ten nowy Sejm wdroży to myślę, że możemy przez następną kadencję spać spokojnie i robić swoje. Róbmy swoje, o tak. Właśnie. I panie prezesie, tak. No to właśnie wracając do spraw codziennych, kończy się sezon grzewczy, czy łagodna zima, no to retoryczne pytanie, ale prawdopodobnie korzystnie wpłynie na wysokość rachunków. Proszę państwa, pani redaktor, my tak obserwujemy rozliczenia, czy analizujemy rozliczenia za poszczególne okresy rozliczeniowe, bo takiego okresu rocznego, naszym okresem rozliczeniowym jest cały rok, prawda? Od 1 czerwca do 31 maja to jest okres rozliczeniowy. Natomiast oczywiście ten okres grzewczy, kiedy my grzejemy nasze mieszkania, jest krótszy. Analiza okresu rozliczeniowego sprzed 2 lat wskazała, że wtedy temperatura, średnia temperatura zewnętrzna była niska i jak państwo pamiętacie, na pewno niektórzy pamiętają, my też o tym pamiętamy doskonale w spółdzielni, te rozliczenia były trudne. Wpłacone niektórzy zaliczki, boleśnie, tak, tak. Niektórzy pamiętam, bardzo boleśnie toczyły, odczuli, były dyskusje. Duże dopłaty, po prostu wpłacone zaliczki
nie wystarczyły. Nie wystarczyły na pokrycie kosztów. Na zużyte kosztów. Ciepło. Tak. Na, a proszę pamiętać o tym, że my rozliczamy każdą nieruchomość oddzielnie. Prawda? Każda nieruchomość ma swój poziom zaliczek i każda nieruchomość ma swoje koszty. Jedne są ocieplone, a są jeszcze nieocieplone w ogóle tak, budynki na no Podzamczu? No właśnie. I oczywiście my jeszcze nasze budynki i nasze zaliczki dzielimy na budynki czy na nieruchomości, które są ocieplone i które nie są ocieplone. My na razie mamy ocieplonych 40 kilka procent budynków. To no jest to taki zakres, tak, a więc pozostaje druga zostaje. Połowa, tak ogólnie rzecz biorąc, budynków, które musimy ocieplić. Ale o tym jeszcze później może porozmawiamy. Natomiast ten, żeby nie przedłużać tego tematu okresu rozliczeniowego, to powiem tak. Obserwujemy na bieżąco koszty za poszczególne miesiące, na poszczególnych nieruchomościach. Porównujemy te koszty do zaliczek. Patrzymy na te koszty narastająco i stwierdzamy taką rzecz. Do dobrego okresu rozliczeniowego sprzed roku, kiedy były te pozytywne rozliczenia, kiedy zima dominowały, była łagodna. Tak, bo łagodniejsza zima była, dominowały zwroty mieszkańcom tych zaliczek, również i koszty w tym okresie rozliczeniowym, myślę o okresie rozliczeniowym 2014-2015, prawda? Czyli zima ten przełom, tak, tegoroczna. Ta zima od 1 czerwca ubiegłego roku do końca maja tego roku. Wskazuje wszystko na to, że poziom tych kosztów będzie mniej więcej podobny jak rok tak, temu. Bo chyba te zimy też były podobne. Poziom, czy ostrość nie było mrozów, zimy, nie było takich śniegów. Spadków skrajnych temperatur, a więc możemy liczyć na to, że to rozliczenie będzie również w miarę pozytywne. I wydaje się, że nie będzie tak mieszkańcy mocno nie odczują. Oczywiście proszę pamiętać, to, co już podkreślałem, że rozliczamy to w ramach nieruchomości i rozliczamy również każde mieszkanie oddzielnie, prawda? Ale panie prezesie, generalnie można tak powiedzieć, że te osoby, które oszczędnie gospodarowały ciepłem, przykręcały kaloryfery, ewentualnie no, cieplej się ubrały, to się generalnie opłaca? Jest to odczuwalne? Tak. Proszę Państwa, mamy taką zasadę. Bo takie, pamiętam, były takie sytuacje, że, tak, że ludzie, mieszkańcy właśnie narzekali, że przykręcali kaloryfery, a potem musieli dopłacić. Ale, wspominał Pan, że w tej chwili jest tak, że jednak to oszczędne gospodarowanie ciepłem daje pozytywne racjonalne efekty. Racjonalne, ja bym tu użył słowa racjonalne gospodarowanie ciepłem. Proszę Państwa, my mamy taką zasadę, na wszelki wypadek robimy to, że dokonujemy tak zwanego odczytu próbnego. Wybieramy kilka budynków i na koniec stycznia robimy pomiar próbny. I analizujemy wtedy zaliczki, koszty. I można wtedy mniej i więcej się zorientować. Można już pewne wnioski wyciągnąć, że na niektórych budynkach jest lepiej, na niektórych budynkach jest gorzej. Ale generalnie rzecz biorąc, po tym próbnym odczycie kilku budynków stwierdzamy, że dalej w znacznej części dominują zwroty, bo porównaliśmy, prawda, zaliczki od 1 czerwca do końca stycznia i porównaliśmy koszty od 1 czerwca do końca stycznia, prawda? A więc część tutaj jest kosztów tego ogrzewania, styczeń, grudzień, listopad już częściowo, prawda? A więc tutaj wychodzi to pozytywnie. Czyli generalnie rzecz biorąc. Chciałbym na zakończenie, bo ja sądzę, że pani dyrektor kończy już ten temat ogrzewania. Chciałbym powiedzieć o takiej rzeczy. Proszę pamiętać o tym, że racjonalność ogrzewania w mieszkaniu, ale też mówimy o racjonalności ogrzewania klatek schodowych, suszarni. Tu musi być ta solidarność. Tak, tutaj proszę Państwa, my bardzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby na klatkach schodowych w pewnym momencie, kiedy temperatura zewnętrzna jest w miarę pozytywna, my zakręcamy to ogrzewanie na klatkach schodowych, prawda? Żeby te koszty racjonalizować. Koszty, tak. Ale niestety mamy takie zjawiska, że niektórzy mieszkańcy próbują nam skorygować to, że tak powiem, i starają się. No, ale to potem odczują ale, w rachunku. No, niestety przenosi się to wtedy na wszystkich mieszkańców i wtedy te koszty na danej nieruchomości mogą być większe. Panie prezesie, no ale tak, zima się już szczęśliwie kończy. Mam nadzieję, wiosnę, blisko lato. I proszę powiedzieć, czy jako spółdzielnia, jako zarząd, czy Państwo planujecie jakieś
inwestycje, czy planujecie jakieś środki z zewnątrz pozyskiwać, bo no, ruszył nowy okres przyznawania funduszy unijnych na lata 2014-2020. Czy tutaj mieszkańcy mogą się spodziewać jakichś nowości, jeśli chodzi o inwestycje chociażby? Dotknęła Pani bardzo, bardzo ważnego, istotnego dla spółdzielni mieszkaniowych, generalnie dla spółdzielni mieszkaniowych, w tym dla spółdzielni mieszkaniowej Podzamcze, problemu. Mianowicie, nowa perspektywa czasowa 2014-2020 to są olbrzymie miliardy euro, które... Bo spółdzielnia może się ubiegać. No więc właśnie, w poprzedniej horyzoncie czasowym, w poprzedniej perspektywie 2007-2013 niestety, ale spółdzielnie nie były beneficjentami środków unijnych. Nie miały takich możliwości. Teraz się pojawiły. Mhm. Cały czas, w momencie, kiedy pracowaliśmy nad projektem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, jak pojawiły się prace nad zagospodarowaniem środków w nowym horyzoncie czasowym, prawda, 2014-2020, jako spółdzielczość bardzo mocno walczyliśmy, proszę w cudzysłów przyjąć, o to, ażeby... No ale to jest walka jednak. To jest w pewnym sensie walka, tak. Żeby spółdzielnie mogły aplikować o te środki unijne, prawda? Przede wszystkim, żeby mogły aplikować o środki na termomodernizację. Ja już mówiłem wcześniej, że na naszym osiedlu zostało jeszcze około 50% budynków do termomodernizacji. No właśnie, tak przypuszczałam, że to na to by się głównie przydały. Żeby mieszkańców tym nie obciążać. I proszę Państwa, w naszym wojewódzkim RPO, RPO Dolnego Śląska, znalazł się zapis w osi priorytetowej trzeciej, gospodarce niskoemisyjnej, zapis o tym, że spółdzielnie mogą wnioskować o środki czyli tak unijne. W ramach ochrony środowiska też, w ramach prawda? Obniżenia ochrony środowiska, obniżenia CO2. Mniejsze zużycie energii. Tak jest. Mhm. I proszę Państwa, wydawało się, że wszystko będzie dobrze. Proszę pamiętać, że spółdzielczość to są wielotysięczna społeczność. Prawda? To są mieszkańcy o różnej strukturze wiekowej, o różnej strukturze dochodów. Prawda? A więc uważamy, że mieszkańcy spółdzielni, czy spółdzielnie mieszkaniowe generalnie powinny mieć prawo aplikować o środki unijne. I będą miały takie prawo. Tylko, że teraz sięgamy głębiej troszeczkę i mówimy tak. Dobrze, ale środki unijne mogą być wykorzystywane różnie. Można aplikować o nie w różnej formie. O jakiej myślę? Tak, o bezzwrotnych dotacjach, ale myślę też tutaj z drugiej strony o tak zwanych instrumentach finansowych, o pomocy zwrotnej. No ja prawdę mówiąc miałam na myśli te właśnie dotacje, tak jak najczęściej występuje, prawda? Niestety tutaj nie mogę jednoznacznie powiedzieć. Jeszcze nie wiadomo. Bo w tej chwili, znowu użyję słowa, trwa... Tak, docieranie się różnych lobby. Czy spółdzielnie mogą mieć dotacje, czy spółdzielnie mogą tylko korzystać z tego instrumentu zwrotnego, czyli prawda? To potem czy też może oddać. Pomieszać mieszanym instrumentem finansowym. Część dotacji, część instrumentu. Proszę Państwa, dotychczas było tak, że mieszkańcy całą termomodernizację musieli, czy muszą spłacać z opłat na fundusz remontowy. A więc przykładowo, czyli jeżeli po prostu ocieplaliśmy budynek, to. Zwiększyliśmy opłatę remontową na fundusz remontowy i od każdego metra kwadratowego muszą płacić więcej. Natomiast coraz więcej mamy, bo my zazwyczaj przed termomodernizacją zwracamy się do mieszkańców o to, żeby zaaprobowali naszą... No wiadomo, jak to spółdzielcy, bo będą więcej płacić, prawda? Mają prawo głosu. Tak. Dlatego też pytamy, ale jak pokazujemy mieszkańcom, jakie będą opłaty, w jaki sposób chcemy to kredytować, prawda? I tak dalej. Nie zawsze mieszkańcy... Nie zawsze jest zgoda. Ale to jest dla mnie naturalne, wie Pani, bo jeżeli ja mam określoną poziom dochodów, zwłaszcza to ja nie będę nie aprobował. No mieszkania tam całe życie, prawda? Tak jest. No to wtedy... A więc to jest skomplikowane zjawisko społeczne, a z drugiej strony olbrzymie straty ciepła na tych budynkach nieocieplonych, prawda? Tak. Gdzie zużycie więcej jest o 30, prawie 40% większe, to z kolei koszty, prawda?
A więc tutaj czy już wiadomo, kiedy się rozstrzygnie? Na razie mamy informację, że do końca maja prawdopodobnie się to rozstrzygnie. Będzie wiadomo, czy będą dotacje. Natomiast wie pani, co to oznacza dla spółdzielni mieszkaniowej Podzamcze? Oznacza to dla spółdzielni mieszkaniowej Podzamcze stracony rok 2015. Tak, jeśli niestety chodzi o termomodernizację, bo my nie przystąpimy do termomodernizacji w lipcu, w sierpniu czy w październiku, kiedy rozpocznie się sezon grzewczy, prawda? Bo my tego, nam tego robić nie wolno. A więc, bo byśmy narazili mieszkańców tutaj. No wiadomo. A więc jest to dla nas w pewnym sensie stracony rok. Chociaż liczyliśmy, a przecież perspektywa jest 2014-2020. To już 2014 jest stracony. No więc właśnie, a już teraz mówimy o 2000. A więc są to takie problemy, o których my żyjemy na bieżąco tym i staramy się przyspieszyć pewne zjawiska. No ale niestety na razie musimy w napięciu czekać jak to się rozstrzygnie. Tak, panie tak. prezesie, jeszcze na zakończenie, też znowu wracając do codziennego życia spółdzielni, pan przyniósł tutaj do nas taką ulotkę. Tak. Rodzinne miejsce zabaw, chodzi o plac zabaw dla dzieci. I, tutaj i dla dorosłych, bo to jest akurat połączone. Aha, tak, rodzinne. I tu jest apel do mieszkańców, bardzo żeby gorący. Co zrobili. Tutaj jest ta ulotka, proszę bardzo. I co mieszkańcy powinni zrobić, żeby taki piękny plac zabaw do mieć? Do wszystkich mieszkańców naszego osiedla wysłaliśmy takie ulotki. Do wszystkich. Mm-hmm. Ponad 7 tysięcy ulotek rozesłaliśmy, proszę państwa. I w zamian tylko jeden drobny ruch. Wejść na stronę internetową, ale codziennie. Bo tutaj jest zasada taka, czyli taki że można nawyk sobie głosować, wyrobić, tak, jak mycie zębów. Zalogować się i codziennie głosować na to. Niestety na razie jesteśmy dość daleko, bo porównujemy. Proszę sobie wyobrazić, że takie małe miejscowości, które chętnych do tego placu zabaw, który wart będzie około 100 tysięcy złotych, a więc doskonały plac zabaw, chętnych na to jest ponad 1000 jednostek, prawda? Ale więc, trzeba zawalczyć. Ale walczymy, obalczymy. Rodzinne miejsce zabaw, bardzo gorąco do państwa jedno apeluję. Jedno kliknięcie dziennie. Tak. I wystarczy i być może to firma Nivea taką akcję proponuje i być może zakończy 40 się placów to zabaw jest budową. I 40 pierwszych miejsc takie place zabaw, takie rodzinne place zabaw, które notabene chcemy umieścić przy ulicy Grodzkiej, przy naszych pięknych kortach tenisowych. Żeby to osiedla. Był kompleksowy, tak. Czyli apel o klikanie. Panie prezesie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby fundusze unijne mogły spłynąć do spółdzielni dziękuję. Bez konieczności ich oddawania, bo nawet jeśli jest małe oprocentowanie, to pożyczka jest pożyczka. Niestety. Niestety trzeba ją tak, oddawać. Tak. Naszym gościem był Tadeusz Hoczaj, prezes spółdzielni mieszkaniowej Podzamcze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.